Witajcie, Rzymaszki z Citrona, trzymam w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 nominacji Albo Blues jako szpony śmierci. W ostatnim odcinku oczywiście zakończyliśmy tutaj wojny wszystkie, które prowadziliśmy i tak naprawdę na południu chcą nas zaatakować, co jest ciekawe z tego względu, że nie wygląda jakby byli dosyć silni, ale nie warto ich nie przeceniać. Jak obecnie tutaj patrzę, co możemy sobie porobić takiego, co nam coś da. Cokolwiek. Niby mamy te... Niedługo się w ogóle nam odblokuje to wszystko, więc ten konwencjonal... Może nie będziemy szli w konwencjonal. No, przydałby się ten mutant. Mutant to jest jakiś... Niby to. Dobra, możemy pójść w to. Mamy w tym. Więc tym się ograniczamy. Jeżeli rozumiecie, co powiedziałem, co, bo ja sam nie wiem. Tutaj dalej, oczywiście, będziemy próbowali coś porobić dla wyznawców. I na razie taki jest plan. Bo tak naprawdę, zanim tam nas cokolwiek zaatakują, czy coś takiego, to. Może minąć trochę czasu. Możemy wysłać. Przydałoby się zrobić power armor i wtedy wysyłać. Nie wiem, co dokładnie tutaj trzeba zrobić, ale możemy wreszcie zrobić to, co po prostu pozwoli nam na dalsze badania. Tutaj widać, że coś dostaliśmy. Jeremy. To jest chyba jakiś. Jakiś generowany. Okej, więc tak. My chcemy oczywiście o to zrobić. Bardzo chętnie też przy innej sprawie, ale. To bo. Dzięki temu będziemy się mogli porozwijać. Tutaj nieco wsparcia dla wyznawców. No i akurat, że tak powiem, dosyć wolno jest, więc to nam potrwa. O, i dostaliśmy dosyć dużo, jak mówiłem. Ale chyba nie tego, co mi się wydawało, że dostaniemy. Teraz możemy zrobić to gag. Wiem, że to pozwala nam na jeden z naszych miast. Ja zazwyczaj to robię, no wiecie, na stolicy. Chociaż nie zawsze może to się przydać. Dobra, w takim razie tutaj dalej będziemy badać już jakieś rozwinięte technologie. Ci groźnie wyglądają i groźnie machają, ale... Ciekawe, co na samym końcu jest. Ciekawe. Wygląda na to, że oni ogólnie rzecz biorąc jakby mogli zjednoczyć całą Kanadę. No na pewno będą takie nacje, które będą mogły zjednoczyć Kanadę, na przykład Królestwo Manitoby. Ale śmiesznie to brzmi. Okej. Stracimy 100 tysięcy, realnie nie powiem, trochę będziemy mieć dług. Ale w międzyczasie nam się buduje ten cały punkt. Który kiedyś zniszczyliśmy, co powinniśmy się odbić dzięki temu. Ogólnie rzecz biorąc, jak sobie dajmy, albo to Hudson Bay City, wow. Teraz się zorientowałem, co robimy dokładnie. Co to jest? Dalej tutaj sobie robimy. Ja sobie przyłączyłem teraz, jeżeli chodzi o badania na lepszy development, bo jak wiecie, on dziwnie działa. On naprawdę nie wiem dokładnie, jak on działa. On po pewnym czasie może nam dać, albo nie może. Okej, tak jak mówiłem, by się przydało to, ale to na razie sobie odłożymy na bok. To chyba są pociągi. Tak. Bright Clothes.
Empower the previous successful experiments. Tak. Dobra, robimy to. Po czym będziemy dawać to, żeby nam produkowało. Ciekawe, nie powiem. Użycie. To znaczy, że możemy sobie to wybadać. Nie wiem, co dokładnie to nam da. Ale sobie zobaczymy. Okay. W międzyczasie możemy poćwiczyć. To nie jest tak, że oni od razu nas zaatakują. W sumie prędzej chyba my możemy. No szybciej my ich zaatakujemy niż oni. Zgaduję, że jakąś mają ideę. Okay. Więc niech tutaj się wszystko łącza. A my będziemy czekać. No ci to już powoli. Jak się im da tam sporo tego, to powinni nam się oddzięczyć. Okay. Jak wyglądają nasze idee? No, w miarę. Okay. W takim razie dajemy dalej to. No, wydaje mi się, że pójście z lewej na prawo jest chyba najlepsze. Okay. Pytanie jest, gdzie jest ten Jack cały? What the f... O, tutaj! Jack! Jackals! Okej, coś tutaj jest ciekawego. Zróbmy to, ja jakoś nie zwracam na to uwagę zbytnio. A zapewne powinienem. Tutaj powoli się robią. Okej, coś chyba dostaliśmy. 60 tysiaków. I coś tutaj jest ciekawego. Tutaj możemy wysłać. Okej, w sumie agencję możemy wreszcie zrobić. Sneaky Bastards. O, możemy to wziąć. To będzie pasowało. Okej. Dostańmy to gecko. A wy, kiedy mnie zaatakujecie? Realnie bym chciał to. Chociaż widzę, że już powoli się zbieracie przy moich granicach, co może oznaczyć, że nie będzie aż tak łatwo. Albo może być łatwo. Okej, okay, zaatakowali nas. No i co? No i czekamy. Mamy sporo war supporta. I powoli nam się badają. A my możemy w sumie dalej tutaj badać coś. Chyba nie. Tutaj już nie, dalej już nie badamy. Możemy tutaj pobadać sobie. Okej, okay, przybyli już. Bardzo chętnie was przyjmiemy tutaj. I... O, tutaj fajnie by było zdobyć. To też. I to też byłoby fajnie. Tutaj już trochę nas pchają. Ale jakbyśmy my ich pchnęli do przodu, czy by się to udało? Możliwe. Samoloty. O kurde, mają jakieś samoloty. My to raczej nie uda nam się. Tutaj musimy Hunters become the hunted. To. Będziemy musieli sobie zobaczyć, co to będzie. Więc w takim razie może sobie zrobimy wreszcie to. Gdzie to jest? Oto. Minus 10, 50%. Sporo nawet, nie powiem. Political power. O, tutaj coś możemy. Logistic Wizard. Bardzo chętnie. Logistic Wizard zawsze chętnie widzę. Dobra, tutaj wszystko włączamy. O, i tutaj możemy sobie wybrać, w jakim mieście sobie to zrobimy. O, jednak są blokady. Więc tak, jeżeli możemy Easterville.
To Northern Down Array. Boom. Nie powiem szczerze, nawet fajnie to te bonusy wyglądają. Okej, okay. W takim razie coś jeszcze możemy sobie tutaj porobić. Chyba już tutaj coś. To nie jest aż takie ważne. Konsum. A, to z mieszkańców będziemy. Gdzie to jest? Tutaj. No, tych decyzji mamy od groma. Widzę, że tutaj już jakoś. Okazuje, że nie możemy ich zaatakować, a z drugiej strony możemy ich zaatakować, więc może ich zaatakujemy. Jak to wygląda ogólnie stan wojny? Oni więcej stracili niż my, ale pytanie jest, czy się nam uda, więc tak, tutaj musimy mieć ten Hunters Become Hunted. Tutaj, że się zamieniamy w people. Jakoś mam. Obecny lider mi się podoba, ten people to takie. Arcade Ganon. What the? Arcade Gun. Kim jest Arcade Ganon? Nie wiem. Dobra, myślę, że pójdziemy tym, bo to nie wymaga jakiegoś wyboru. A my tutaj powoli ich ciśniemy do przodu. Okej, okay, wyślijmy tutaj jakiegoś szpiega. I zaczniemy tutaj robić badania. Bo czemu nie? Broodmorph Factories. To chyba się powinno nam udać. To jest strasznie dużo misji, dostaliśmy. Factories, Military Factory. No to, to akurat będzie raczej do wykonania. No to wojna na południu jest taka, że no kurde, no trzeba ją zrobić, a okej, okay. Widzę, że wszystko już zrobiliśmy, co oznacza, że możemy robić o to. I tak naprawdę czekać, bo co więcej możemy robić. Jak to wygląda z tymi? Mamy 105. No niby mamy wystarczająco, żeby dodać sobie kolejny. I tutaj można byłoby coś jeszcze porobić. Jak zwykle jakąś decyzję. I dalej. Czy coś tutaj będzie ciekawego? Zobaczymy. Tutaj jak na razie widać, że nic zbytnio się nie dzieje. Bo wypychamy, ale z drugiej strony... O, tutaj jesteśmy wypychani. Więc... Ciągłe takie cykle mamy, jeżeli chodzi o to. Tutaj wygląda, jakbyśmy byli blisko, po czym nie jesteśmy. Tutaj niby się nam trochę udaje. Okej, okay, więc mamy kolejnych generałów. Zobaczmy w takim razie, co to są. To są ci z czerwonymi. Wygląda jakby z Fallouta 4. Okej, okay, możemy
Wars Sport zdobyć, po czym możemy zdobyć oto i się zwiększy nam o 10. Ale po czym mamy oczywiście ten Arcade Cannon. Może to jest to. Okej, okay, więc może pójdziemy tym. Patrzę, co tutaj jest. Chociaż te trzy gniazda mi się bardzo podobają. Okay, wysyłamy. Jak to wygląda na wojnie? No, nie powiem szczerze, że jest takie 1 do 2, ale przydałoby się nieco samolotów. Teraz to my jesteśmy w ofensywie. To mi się bardzo podoba. Ale to, co bardziej by mi się podobało, to żebyśmy jednak mogli coś porobić więcej. Okej, okay, mamy kolejny. Ile tych jest? 127. Okej, okay, nieco tego. Możemy Mikiego zdobyć. Nie wiem, co dokładnie to oznacza. Mini-nux raczej nam się nie przyda. To powietrze. Powietrze nawet fajnie brzmi, żeby zdobyć. Okej, okay, spróbujemy zrobić ten cały. Tą całą gałąź. No, nie powiem, już jesteśmy na takim poziomie, kiedy oni już nam dosyć dużo zadają damage'a. Więc może przejdziemy do obrony. I widzę, że po prostu mamy taką prowincję, która po prostu się jej nie da nie atakować. Więc może wyjdziemy stąd. I może się to nam udać. Nie udało nam się wejść tak w jedną prowincję. Może się nam udać. Nice. Udało się. Okej, okay, nie zajmujcie się tym. Wy też nie musicie się zajmować. I jesteśmy na lepszej pozycji. Straciliśmy prowincję, oni stracili. Ale wydaje mi się, że oni mają, no właśnie, ochotników. Tego weźmiemy sobie. 5% na pewno jest lepsze niż cokolwiek innego. To na razie nam nie jest potrzebne. Ale tutaj sobie zaczniemy robić jakieś bonusiki. To też. I pokazuje niby, że jesteśmy na dobrej pozycji, żeby ich zaatakować. Co chyba jest dobrym pomysłem. Jak oni nas atakują, to wtedy najlepiej ich poatakować. Mają większość dywizji po prostu zajętych. Ładnie to wygląda. No, marynarki nie będziemy zbytnio szli. Może pieski byśmy sobie
wybadali nieco bardziej. Wtedy dali tutaj pieski i to. I co, musimy wyprodukować pieski i to. Pieski i support? Support equipment. Dobra, to tym razem będziemy chcieli sobie kupić jednak. Jeżeli przynajmniej jest potrzebne. Okej, co tutaj jest? O, jadą. Więc tak, możemy sobie dalej budować, więc budujemy gniazda. No, dlaczego nie? Wszyscy uwielbiają gniazda. Możemy ich wybudować 8. Dlaczego możemy wybudować 8? Nie wiem. O, właśnie. Czasami tak gra zastanawia. Co można, a co nie. Jak zwykle tutaj będzie miliard tego. Ale coś nam się pokazuje. Możemy zrobić sobie to. I tak, zrobimy sobie to. W międzyczasie też możemy sobie to rozwinąć. I udało nam się odciąć. Co jak zwykle, może uda nam się odpowiednio tutaj rozkaz dać. No i wygląda na to, że się nam udało, tylko jak sami widzicie, jest niemiłe połączenie. Nikt nie lubi tych połączeń. Oraz nikt nie lubi tych... Ale się nam odpaliło, jak to wygląda. Trochę spore to jest. Okej, więc chyba powoli ich pchamy do przodu. Dosłownie za chwilę te ich liczby się po prostu zamienią. Ponieważ to będzie taka wielka zamianka, że my jak to pochłoniemy. Okej, nie możemy dlatego, że nie mamy chyba zbytnio pieniędzy na to. Chociaż koniec końców oni za to nie biorą pieniądze, to trzeba mieć pewien poziom pieniędzy. Trzeba być wystarczająco bogatym. Nie możemy to robić, ponieważ nie mamy tego. Okej, może sobie ulepszyjmy to. Przydałoby się jeszcze na doktrynkę pocisnąć. Doktrynka to byłaby fajna. Okej, więc się tym zajmijcie, chociaż... No... Mini nukes. Bardzo chętnie, ale realnie chciałem to. To było od samego początku plan. Może się nam uda jakoś samemu przejść, ale nie jestem tego pewien. Raczej manpower się nam nie uda zbytnio szybko odzyskać, więc taki minus. Jesteśmy już na braku manpowera. Więc sobie usuniemy produkcję. No, chyba pójdziemy na patriotyzmie, nieco sobie podbijemy. Okej, udało nam się tutaj przejść. Pytanie jest takie, czy jest tutaj jakieś przejście? Nie. Nie, nie ma. Dobra, zajmijcie się tymi. O, już przyjęli. I jak tu jest 6000? No. No niestety teraz jesteśmy w takiej pozycji, co trudno będzie mi w ogóle tutaj... O ty, co tu jest za przyjście? O, ho, 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 ho. Co tutaj się stanęło? Dobra. To... Tu... Jest tam zbyt dużo dywizji. I weźcie te dywizje. No niby się nam może udać, tylko z drugiej strony, czy my chcemy to? Okej, czy jest coś tutaj? No nie wiem, czy bez
tego raczej się nam nie uda. Dobra, na tym byśmy skończyli tutaj. Może War Support w takim razie sobie zdobędziemy. Bo to by się przydało. I jak zwykle chyba chodzi o to, żeby jeść ludzi. Okej. Okay. Tak? Nie, coś więcej. A, to jeszcze. Okej, okay, jak to już wybadaliśmy, czy możemy coś tutaj zrobić? Nie. Czy możemy coś tu zrobić? Nie. I chyba musimy po prostu wybadać te myśliwce. Dokładnie patowce, ale już nie będziemy wchodzić w szczegóły. I jak zwykle mamy tutaj 12 losów. Mamy tutaj cieśniny. I nie widać ich końca. O, masz los. Te ciśnienia są najgorsze. O, ale się nam udało przebić. I to jest fajne. A możecie... Może wam się udać tak przejść? Jak wiecie, żeby okrążyć tutaj miasto dosłownie? Chyba nie. Ale wszyscy są zajęci tak, że... Chyba uda nam się to przejąć. Okej, okay, dajmy sobie kolejne. Mamy kolejnego agenta. O, jakiś fajny agent. Chyba go przyjęliśmy w ogóle, rzecz biorąc, więc to też jest fajne. Dobra, tutaj niech sobie rozwija. Nie, oczywiście właśnie nie słucham. Przecież jesteśmy w trakcie wojny. Gdyby się was słuchał. Możemy co najwyżej zjeść ludzi. Tak, to jest idealna pora na zjedzenie ludzi. Okej, okay. Możemy sobie ulepszyć pieski. To będzie fajne. Ulepszyć sobie to. Ja widzę, że się nam udaje wejść, tylko że głównym problemem jest brak manpowera. Oni mogą nadal tutaj przychodzić. My nie mamy wystarczająco manpowera, żeby to wszystko po prostu ulokować, żeby wszystko przyjmować. Nawet tutaj. No tutaj nie mamy. Po prostu naszych dywizji nie stać na to. No, wielki problem z manpowerem. Przydać to? No nie wiem. Myślę, że może tutaj będzie jakieś ciekawe. Tutaj mamy zmianę. Kiedyś tutaj się pokazywał, więc nie wiem, o co chodzi. Musimy mieć giletę. Gdzie jest giletę? Dobra, na razie zrobimy sobie to. Wow, podoba mi się, że ja źle wcisnąłem, ale nadal było. Jak my mamy mieć coś takiego, że zanim tam dojdziemy, to minie mnóstwo czasu? Okej, okay, spróbujmy może. Zobaczmy jeszcze, tutaj widzę same czerwone. To mnie boli. Na razie się pobronimy, może to będzie najlepsza decyzja. No. Najlepszą decyzją to byłoby przylokowanie nieco wojska. Na przykład nieco wysłanie dywizji tutaj. O mój Boże, oni ciągle tutaj wchodzą? Pierdziele. Musimy tutaj wysłać kolejne wojsko. No nie powiem, oni mają o wiele więcej wojska niż my. Więc... O nie, oni są tak blisko do kapitulacji. Dobra, w następnym odcinku my zobaczymy, co mi się tutaj uda, bo realnie rzecz biorąc mi się wydaje, że jak zdobędziemy ich stolicę, to będzie koniec. Okej, okay, już z wami trochę. No to cześć!